Dzień dobry Państwu. Witam się z Wami 28 chyba, wciąż, września. Czwartek. A dlaczego pamiętam? Dlatego, że jutro piątek. A dlaczego o tym pamiętam? Dlatego, że właśnie ogarnęłam urodziny Władka. Jedziemy. Decyzja została podjęta już w sposób ostateczny. Wszystko jest poprzekładane, obdzwonione. Przenieśliśmy imprezę z soboty na piątek. Czyli jakieś 3 tygodnie wcześniej, przed właściwymi urodzinami Władka, to zrobimy. Ale to dlatego, że jak wiecie, robimy imprezę w ogrodzie. I jak być może wiecie, ma być dmuchaniec. Więc żeby tutaj to wszystko się spięło i żeby się zgadzało, to pogoda musi pasować. I pogoda będzie pasować jutro. Jutro będzie jeszcze lato. Natomiast... siadaj Władek. Natomiast w sobotę ma padać deszcz. Więc no oczywistym jest, że lepiej jest po prostu zrobić tą imprezę jutro. No, więc jutro po przedszkolu dzieciaki wpadają do nas dużą grupą. Będziemy skakać, będziemy się bawić. Fajnie, cieszę się. Nie Wodek, cieszymy się, prawda? Tak. Tak. No i w tym sposób to dzisiaj trochę już może bym coś przygotowała, w sensie nie wiem, muszę pomyśleć właśnie co tam, jak to zorganizować, co kupić, co zrobić. Jedziemy do sklepu, będziemy myśleć, a wcześniej jeszcze jedziemy do banku załatwić jedną sprawę. No, mówiąc krótko, jedziemy w teren, a dzisiaj w ogóle później odbieram... Nie, dzisiaj jest czwartek. To dzisiaj nie odbieram później, dzisiaj mogę odebrać wcześniej, a w ogóle muszę zrobić zakupy na ognisko dzisiaj już po południu, idziemy na ognisko. Wprawdzie nie ma Pawła, no ale pójdziemy sami, no chociaż na godzinkę. Na ognisko dzieciaków z klasy Matyldy, więc tam też muszę kupić jakąś kiełbasę, czy coś do picia, czy coś tam w ogóle. No. To jadę i załatwiam, no. Ty siłaczu! Władek niesie swoje gadżety urodzinowe, tak? Zgadza się? Dobra, się szykujemy jak na wojnę normalnie. Ale będzie gruba imprezka, wiesz? Chodź, schowamy to, idziemy jeszcze do Biedrony. Dzisiaj masz na sobie. Chodź do światła, zobaczymy to. Kota masz wymalowanego na buzi, a we włosach co? Brokat! Brokat to będziemy długo wypłukiwać, coś mi się wydaje. Pokaż się. No nieźle. Wróciliśmy do domu, mamy cały bagażnik rzeczy takich urodzinowych głównie. Matylda, weź swój plecak przynajmniej. Co to w ogóle jest za worek? Skąd to jest? Namalowałam go i... Aha, i dostałaś na tym festynie ekologicznym. I to nie wiesz ile. Dobra, i to wszystko trzeba teraz powoli pownosić do domu, dobrze? Mogę was poprosić o pomoc? Idź plecak, najpierw zanieś i kurtkę. Boże, jak gorąco! Jutro też tak będzie, wyobrażacie to sobie? Ale będzie impreza, co? Tak. Dobra, mamy tempo dosyć szybkie. Kotecek to będzie teraz, o tutaj se spał, bo on teraz cały, on bardzo zmęczony jest. Tu są rzeczy na upominki dla dzieci na wyjście. W tym u Władka nie robimy piniaty, bo wymyślałam sobie, że są za mali. Jak się zaczną znowu rzucać na te cukierki, to nic dobrego z tego nie wyniknie. Co to jest? Trzecia B. Bardzo ładnie. A w tym chyba najnudniejsze z tego wszystkiego, ale... A to skąd masz? To mam też wygraną. Okej. Okay. Najnudniejszy, ale jesteś. Przewodnik turystyczny. Proszę. No pięknie, no jak festyn ekologiczny, to motywy ekologiczne. To tam mamy jeszcze. A tutaj mamy taki ekologiczny notesik. Fiu, fiu, fiu. Nie będziesz używać, bo to będzie... Z takim długopisem. No pięknie. Co tam jeszcze mamy? I mamy zakładeczkę z planem lekcji. Pięknie, dobrze. Co tam jeszcze? Mamy i oko ładne wywióra. Mogę no. Karteczki z linijką. Ty to wszystko wygrałaś? Tak. No pięknie. A wy nie mogliście brać udziału w konkursie? A ja tu mam jeszcze dużo rzeczy. A to jeszcze nie koniec. Tak. Dobrze, no to przyspiesz. Muszę obiad robić. Znaczy podkładkę na kubek. Na leśnictwo przysucha. Bardzo ładnie. A tu mamy chyba już ostatnią rzecz. Takie coś. Taka smycz. No i super. Bardzo się cieszę z twoich nagród. Imponująca ilość i worek. No, właśnie. Worek. I sama bym narysowała. Bardzo ładnie. Podoba mi się, naprawdę. Podobają mi się te rzeczy. Bardzo fajnie, że byliście na takim pikniku. Ty w ogóle jedna i druga ma brokat we włosach, tak? Tak, niebieski. Ty masz niebieski. Świetnie, świetnie. Będziemy to długo myć, myślę, bo to wcale nie szybko nie będzie chciało zejść z waszych włosów. Nie, Wojtku?
Nie, one już tam mają dom. Chciałam do ciebie podejść, do takiego chłopczyka z twojej balek klasy, a zapomniała, że tamcie mnie nie ma. No, dzisiaj Ładziulko ominęła imprezka, tak? Festynik. Ale jutro sobie możesz iść do przedszkola, jak będziesz chciał, tak? No. A ja w tym czasie to wszystko przygotuję. A wiesz, że dzisiaj, Wadziu, wiesz co było? Dzisiaj to było malowanie twarzy. Co jest, co było? No i... Brokat we włosach. No widzę, widzę. Jakieś tatuaże były chyba, tak? Tak. Tu tatuaż, tu tatuaż. Dobra, słuchajcie. Naprawdę super. Bardzo się cieszę, że byliście, że wam się podobało. Ja teraz się biorę za robienie obiadu, bo mam mało czasu w sumie. I lekcje coś się zadane, Misia? Bo dzisiaj idziemy na ognisko, mówiłam ci. Że będzie. To samo co wczoraj. Znowu? No, tak dużo narobiłam, że jeszcze jest, no. I Jezu. Muszę mięso zaraz do lodówki włożyć, to co wyjęłam, miałam piec, no, ale nie mam po co piec, bo później jeszcze na tym ognisku kiełbaskę pewnie zjeść. Będzie to dzisiaj? No będzie to dzisiaj, to co wczoraj. No, dobra, to kończymy, działamy. Na skałkach. To. Co, to wszystko niby? Bujesz. Bujesz, dobra, tam się ściemniasz. Czy wy we dwoje skończycie wreszcie, bo... Gdyby tata był teraz w domu, to zjedlibyście w kilka minut. Przestań to robić. Usiądź normalnie na tym krześle. Wiecie co, ciężko się przy tej kawie pocieszyć. Robimy? Bo zostało nam mało czasu. Biorę wodkę długopisną. Dobrze, zostało nam mało czasu. Zróbmy to. Teraz będziesz nam mieszać, ty, koleżanko. Klara! To jest obrzydliwe. No ty dalej cię pokarałam, siostrą. Nie, Klara, weź, idź stąd. Proszę cię, bo... Zobacz, co robisz. Tu ci wypada. Idź, proszę cię, zajmij się sobą. Zajmij się tym, żeby zachować się jak dziewczynka z klasą, a nie... Dzik. Dobra, to działamy. Władek, działaj, dobra?